Ewa, na kilka chwil przed wylotem do Stanów udaje mi się złapać Ciebie po treningu tutaj w gymie Saszy Sidorenko. Trenujecie sobie razem teraz? Tak, dzisiaj był taki pierwszy wspólny trening we trójkę, bo z Karoliną już wcześniej trenowałam, chociażby na Legii, na jej zajęciach. A dzisiaj miałyśmy świetną okazję spotkać się razem, posparować, nagrać to w celach szkoleniowych, także no, mamy dobrą możliwość wspólnych treningów. Wcześniej też chyba miałaś okazję trenować z Saszą, prawda? Tylko kilka razy. Miałyśmy bodajże dwa razy sparing ze sobą, natomiast więcej z Karoliną Kasik trenowałam. A to z Karoliną, to ja wiem. Tak. Właśnie. No to wróćmy do sedna. Lecisz do Stanów. Tak naprawdę, co ty tam będziesz robić? Ja wiem, że się przygotowujesz do najważniejszej walki, ale co będziesz przerabiali tam w Stanach, że aż musisz lecieć do Stanów? No wakacje w Stanach. Relaks. Walkę już trzeba luz łapać. Nie, oczywiście żartuję. Także lecę do Las Vegas, później stamtąd samochodem z trenerem Dominikiem Junga jedziemy do Big Bear w Kalifornii. Tam trening taki wysokogórski. Później wracamy po tygodniu do Las Vegas na sparingi, chociażby sparingi z Leilą McCartner. No i będziemy też trenować w gymie, chociażby takim jak Mayweather Gym. Także myślę, że to niesamowicie duże doświadczenie i, no i fajna przygoda taka pięściarska. Na ile lecisz? Na 2 tygodnie. Myślę, że to ma sens wylatywać teraz i łapać tam teraz zmianę czasu, później powrót, znowu zmiana czasu. Czy akurat przed tą walką to jest jakby pożądane? No właśnie, to też jest taki element, który was zaczyna wiązać, tak? Już coraz więcej ze sobą przebywacie, trenujecie, co jest istotne tak naprawdę. Właśnie. Dobrze, muszę powiedzieć, że na każdym treningu mocno trenowaliśmy nogi, no i mogę się chyba pochwalić, że na ostatnim sparingu w Niemczech miałam, że tak powiem, podłączoną jedną zawodniczkę, także widać, że ta siła po prostu wychodzi z nóg, no także wspólna praca owocnie. Na się od nogi, także praktycznie na każdym treningu robiliśmy ćwiczenia na nogi. Chodziłam mocno zakwaszona, ale to naprawdę przynosi efekt. Czy mam pełną rozpiskę? To znaczy będziemy dużo robić tarczy, techniki w parach z tamtymi zawodnikami, no i później mocne sparingi, pewnie to będzie, nie wiem, 5 dni sparingów pod rząd, znając Dominika. A co myślisz o przeciwniczce? No, Elfie Phillips z rekordu wydaje się, że taka sobie przeciwniczka, natomiast wcale tak nie jest. Jej rekord nie świadczy o jej umiejętnościach. Jest to, że tak powiem, taki spuszczony pitbull z łańcucha. Cały czas idzie do przodu, ma bardzo dobrą kondycję, dlatego ja w tym przygotowaniu jeszcze więcej biegałam, jeszcze bardziej się przygotowywałam kondycyjnie, żeby absolutnie nie dać się jej przełamać w tym elemencie. Także zapowiada się walka bardzo taka dynamiczna, dużo będzie chciała ciosów zadawać, sypać mieciosami. Na pewno, znaczy nie wiem czy na pewno, ale wydaje się, że nie ma silnego, nokautującego ciosu i dlatego będzie chciała przełamać tą walkę, jakby zasypując mnie gradem. Tak, będzie bardzo, bardzo tutaj aktywna. Natomiast mamy już przygotowany na nią plan taktyczny i to mi się też podoba właśnie w pracy z Dominikiem, że od samego początku już nie ćwiczymy tych akcji, które były tam, znaczy jest jakaś podstawa, natomiast ten plan taktyczny jest już zupełnie inny, są elementy w tym przygotowaniu właśnie na Elfie. Czyli co? Moc ciężkiej pracy przed tobą. No tak, już dość długo pracujemy, ale jeszcze kilka tygodni ciężkiej pracy. Później powrót 7 grudnia do Polski, jeszcze kilka treningów takich mocniejszych i później już łapanie luzu. Las Vegas to też pozytywnie chyba wpłynie na twój jakby oddech taki nie tylko bokserski, bo będzie co zwiedzać, jest troszkę inny klimat, tak? No to na pewno, ale nie zamierzam tam ani grać w żadne. Nie zobaczymy cię w kasynie? Nie, ani w żadnych klubach tanecznych, także będę tam ciężko pracować. No i jakby te wszystkie moje obozy, które są bardzo cennym doświadczeniem, nie byłyby możliwe bez kilku osób.
między innymi bez Mariusza Grabowskiego, który bardzo mocno mnie wspiera, bez Bilo Poland, Marko Beniamin-Obriowski, jak również bez nowego sponsora Centra Nieruchomości. To dzięki nim mogę właśnie w takie miejsca wjeżdżać jak Stany Zjednoczone, jak Niemcy. Śmiejemy się, bo tutaj jakieś po prostu trenują. Dużo jest osób, chyba które trenuje boks. Także poczekajcie, idziemy pomóc. To nie przedłużam. Słuchaj, bo masz robotę na zewnątrz. Sparing, kolejny starcie.